Cześć kochani, Szparagus z tej strony, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałem zaprezentować wam pancernik Colorado Tier 7. Jest to kolejny etap w drodze po North Carolina i później prawdopodobnie Iowa. Na Iole przewiduję, że zakończę pancerniki amerykańskie. Montana nie jest chyba warta tego, żeby do niej tam jakoś uparcie dążyć, więc albo zakończę na North Carolina, albo Iowa. Zobaczmy, jak wyglądało losowanie w tej bitwie. Maksymalnie 7, najniżej 5, czyli jesteśmy na topce. Bardzo dobre losowanie. Myślę, że to w jakiś sposób ułatwi grę. Jak widzicie, jesteśmy tutaj w dywizjonie, w trójkę z Hawkiem i terrorystą. Także zaczynamy. Lecimy w kierunku KPA i zobaczmy, co tutaj w tej grze nam zaprezentuje Colorado. Colorado jest tutaj, słuchajcie, na drugim kadłubie, nie jest już stokowe, także tam obrona przeciwlotnicza jest trochę mocniejsza. Są, słuchajcie, 4 działa o kalibrze 406 mm. No to już jest ten docelowy, można powiedzieć, kaliber tych dział. Jak większość pancerników, na pewno amerykańskich, japońskimi gram niewiele, z japońskich mam tylko ARP Kongo, mogę powiedzieć, że te działa są średnio celne i na różnych dystansach ten rozrzut, tak zwane RNG, wypada różnie. Zobaczymy, jak będzie w tej bitwie. Na razie jeszcze nie widać żadnych przeciwników. Mamy oczywiście załadowaną amunicję przeciwpancerną, bo głównie tej amunicji się używa na pancerniku po to, żeby wbijać przeciwników w cytadele. Jak widzicie, Colorado jest takim dość zwartym, zbitym pancernikiem. Nie jest zbyt długi, jest bardzo zwrotny. I mamy pierwszy cel, ARP Miyoko, 12 km, poszła pierwsza salwa. I zobaczmy, co z tego wyniknie. I słuchajcie, to jest fenomenalne. Trzy cytadele, w sumie kilka hitów, 39 200 obrażeń, czyli tego ARP Miyoko nie ma już w całości. Czekamy na przeładowanie, bo tu jeszcze jest kilka okrętów dość korzystnie ustawionych. A korzystnie to znaczy, że pokazują swój broadside, czyli burtę całą. Można następnie wbić kolejne tutaj potężne uszkodzenia. Przeciwnik, którego żeśmy zniszczyli, napisał nam nice shot na czacie. Myślę, że też się mocno zdziwił. Tym bardziej, że to, słuchajcie, nie była detonacja. Po prostu weszły obrażenia za tyle punktów. Dalej tutaj widzimy jeszcze kilka innych atrakcyjnych celów. I teraz zobaczcie tę sytuację. Torpedy. I wydaje się to dość beznadziejne, bo jakieś byłyby przyjęte, ale one gasną. Ci ktoś, kto grał niszczycielem, niestety wystrzelił je, będąc zbyt daleko. Może liczył, że na te torpedy napłyniemy. I teraz następna salwa, słuchajcie, w Pensacole. Dwie cytadele i 32 tysiące punktów zdrowia tej Pensacoli zabraliśmy. Zobaczcie na sytuację. 4 minuty gry i mamy 73 tysiące obrażeń. To jest coś po prostu fenomenalnego. Myślę, że w tych salwach było więcej szczęścia, aniżeli jakichkolwiek umiejętności. Tylko trzeba wziąć pod uwagę fakt, że jeżeli ktoś podpływa na 10, 11, 12 km do pancernika, to tak się będzie działo. Zobaczcie, teraz nawet przy tej przeciwpancernej Faragut za 7 tysięcy, kolega terrorysta nam tutaj bardzo pomógł, zniszczył tego Faraguta na tyle skutecznie, że no nie byłem w stanie nas tutaj storpedować. Kolejne torpedy do nas lecą, odkręcam. Mam nadzieję, że tu się ich uda uniknąć. Udało się uniknąć. Tak jak mówiłem, dość zwrotny jest. Ja tu na razie nie zainwestowałem w czas przestawienia steru, jeżeli chodzi o ulepszenia. Właśnie odpalamy salwę do Clevelanda. No i jest kolejny Cleveland wymazany za 7000. Kolejna cytadela, to już w tej chwili szósta na naszym koncie, także
Jeszcze są dwa. Widzimy niszczyciele. Jest i Minekaze, i Mutsuki. Minekaze nie ma nas w zasięgu torped póki co, ale Mutsuki tak, bo Mutsuki może mieć torpedo o zasięgu 10 km. A ponieważ jesteśmy widoczni, bo świeci się cały czas żaróweczka, to trzeba zacząć tym pancernikiem manewrować, bo jeżeli będziemy płynęli stałym kursem, to może to się dla nas bardzo źle skończyć. Co jeszcze można ciekawego powiedzieć o tym pancerniku? No jest dość nieźle, nieźle, słuchajcie, opancerzony. Z takich rzeczy, które zwracają uwagę, jeżeli chodzi o ten okręt, to na pewno to, że ja mam takie wrażenie, iż łatwiej go przebić na dużym dystansie. Dlaczego? Dlatego, że na dużym dystansie pociski z okrętów typu Tirpitz, czy North Carolina, czy inne Colorado, są w stanie nam przebić pokład. Natomiast jeżeli jesteśmy bliżej, tak poniżej tych 15-14 km, no to mamy szansę, jeżeli odpowiednio skontujemy, że te pociski będą dingały, że będą rykoszytowały pod tym naszym dość przyzwoitym pancerzu. W tej chwili przyjmujemy punkt A, mamy również z drugiej strony sukcesy, ponieważ mamy punkt C i D. Tam widzę, że jeszcze w kierunku B poleciał nasz Faragut. Nie wiem, czy on tam będzie miał szansę w konfrontacji z Miyoko, ale Miyoko jest już tak naprawdę ogryskiem i wystarczy tylko kilka celnych strzałów, żeby to Miyoko skończyć. Właśnie zostało zatopione przez błyskawice. Myślę, że teraz najlepszym celem dla nas tutaj będzie ten Nowy Jork, który jest po lewej stronie. Niestety jest tyłem, w związku z tym obawiam się, że ciężko będzie tutaj jakieś spektakularne obrażenia zadać. No jak widzicie, okręt dość przyjemny do grania. Ja słyszałem o nim różne opinie, że jest bardzo niecelny, że sieje. I owszem, zgadzam się z tym, natomiast no, nie spotkałem pancernika, który nie sieje. Nie grywałem co prawda japońskimi, bo mam tylko ARP Miyoko, ale powiem wam, że ARP Miyoko mam wrażenie, że jest jeszcze dużo bardziej niecelny niż to Colorado, bo potrafi czasami tak niemile zaskoczyć, że na odległości 8-10 km część pocisków spada przed cel, część za, mimo że sposób celowania jest w moim wykonaniu podobny. Teraz poszła salwa do Nowego Jorku, który troszeczkę nam boku pokazał. I zobaczcie, za 7300 ładnie weszło. W tej chwili zdobywamy kapa A. Nowy Jork już jest na wykończeniu. I właśnie teraz Hołek, kolega z naszego dywizjonu, posłał go w głębiny morskie. Jeżeli coś mogę powiedzieć na temat wady tego okrętu, to niestety, tak jak w pozostałych amerykańskich pancernikach, jest to prędkość. Tylko z drugim silnikiem, tylko 21 węzłów, z pierwszym 18, to jest w ogóle jakiś dramat. Dopiero następny pancernik, czyli North Carolina, oferuje prędkość tam zbliżoną do 30 węzłów, bo na drugim silniku to jest chyba około 28, więc już będzie można spróbować gdzieś tam dopłynąć, bo w tym momencie, zobaczcie, z drugiej strony mapy są pancerniki i tak naprawdę nigdzie nie dopłyniemy. Ja dziękuję za uwagę, słuchajcie, do usłyszenia. Na pewno będę chciał jeszcze pokazać kapitanów na umiejętności kapitana na pancernik amerykański i krążownik japoński. Trzymajcie się, zapraszam na kolejne filmy.